Nie zapomnij o lajku i subie. Zapraszam Was również na mojego Instagrama oraz grupę na Facebooku o nazwie Dziwadełka. Cześć! Siemanko wszystkim, z tej strony Tchalas i dzisiaj będzie odcinek, no cóż, niestety już doszło do tego, że niestety aktualizacja co do chowańców weszła, więc postaram Wam się tutaj powiedzieć, jakich chowańców na początkowych etapach, jeżeli nie mamy potężnej ilości pieniędzy tutaj, możemy zainwestować. Więc tak, pierwsze co, to moim zdaniem można zainwestować w harpie, jeżeli na przykład mamy tutaj piechotę. Piechotę ze względu na to, że jak widzicie, ona na maksymalnym poziomie zwiększa maksymalną ilość punktów zdrowia piechoty o 80% na 10 sekund, jeżeli upadnie po prostu 10% oddziałów. To jest akurat fajne, ja mam ją na 5 levelu. Jak widzicie, na 5 levelu jest to 36% na 8 sekund, po tym jak upadnie 10% moich oddziałów piechoty. To jest fajne akurat, więc moim zdaniem harpia jest przydatna. Akwion natomiast ma na początku bitwy obniża maksymalne punkty zdrowia wrogiej armii o 15%. Niby fajne, ale czy takie opłacalne? Nie jestem szczerze mówiąc przekonany, czy jest to aż takie opłacalne, więc może ja bym w Akwiona akurat nie inwestował. Yeti mamy natomiast na początku bitwy zwiększa ta kawalerii o 15% i tu akurat są małe ceny tych wszystkich kul. Zatem, znaczy małe ceny, w sensie potrzebujemy mało akurat tych kul, zatem no prawda jest taka, że jeżeli ktoś idzie typowo pod kawalerię, to mu się to przyda. Aczkolwiek dla mnie takim jednym, chyba najlepszym jak do tej pory, tak mi się wydaje, chowańcem jest burzołak. Dlaczego? Bo ma trąbę powietrzną i na 10 poziomie ogłusza jeden z największych oddziałów wroga na 8 sekund po upadku 10% Twoich oddziałów, czyli powiedzmy idziemy sobie 2 milionami, upadnie 200 tysięcy i na 8 sekund największy oddział naszego wroga, czyli to czego ma najwięcej po prostu jest ogłuszany na 8 sekund i w tym momencie mamy 8-sekundową przewagę. Jest to moim zdaniem bardzo dobre tutaj, aczkolwiek jest też bardzo drogie. To jest niestety minus akurat tego chowańca. Ziemiołak ma natomiast tutaj na początku obniża odporność wrogiej armii, tak jak tam było punkty życia. Tak zawsze, ja, jeżeli już, to inwestujcie w obniżanie nie tyle co odporności, co punktu zdrowia. Inżynier. Na początku bitwy zwiększa atak piechoty o 15%, czyli dla osób, które po prostu lubią piechotę. Krótko. Tutaj. Zwiększa odporność piechoty o 80%, ale pamiętajcie o jednym, tak jak już wcześniej wspominałem, że zamiast odporności zwiększajcie punkty zdrowia. Magin nie ma, jak widzicie tutaj talentów. Tutaj mamy na początku bitwy obniża odporność wrogiej kawalerii o 40%, więc to już totalny bezsens jest. Skała zwiększa odporność kawalerii o 80%, znowu odporność, ale my nie chcemy odporności, prawda? Na początku bitwy zwiększa max PZ armii o 15%. To moim zdaniem jest bardzo przydatne. To mogłoby być bardzo przydatne, bo zwiększa PZ całej armii o 15%, więc to już jest przydatne tutaj. Jaziek, co on zawiera? Na początku obniża wrogiej kawalerii PZ, tylko i wyłącznie wrogiej kawalerii, więc no musielibyśmy zrobić sobie wszystkich chowańców tak naprawdę, żeby to robić taktycznie, aczkolwiek jak na razie moim zdaniem harpia i burzołak i w tym momencie wściekły chrząż są takimi bardziej opłacalnymi. Dębokorzeń, co on ma? Na początku znowu odporność wrogiej piechoty o 40%. Gremlin. Gremlin, czyli tak, zwiększa atak piechoty o 100%. To też jest, szczerze mówiąc, mega spoko, bo zwiększa atak piechoty o 100% po pokonaniu 10% Twoich oddziałów. Efekt może się ze sobą kumulować. Liczba wymaganych pokonanych oddziałów będzie przeliczana na nowo po każdej aktywacji. To oznacza, że na przykład kiedy upadnie nam 10%, a później 20%, to już będzie 200% w tym momencie zwiększenia ataku piechoty. Więc jest to jak najbardziej opłacalne, ale jak widzicie tutaj również wymaga on 80 kul, aby to po prostu sobie aktywować. Dobra, mamy sobie gnoma. Co ma gnom? Gnom ma atak strzelców. No to tam wiadomo, 15%. Daleki strzał. Zwiększa atak strzelców o 100% po pokonaniu i tak samo tutaj jak przy poprzednim zwiększa się to może kumulować.
Tutaj mamy natomiast większy atak kawalerii, czyli to byłoby coś dla mnie akurat, bo ja idę pod kawalerię. No i jak sami widzicie, zwiększa atak kawalerii i się to kumuluje. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. Kreci szaman nie ma, bo nie wszyscy tutaj mają. Ochronna powłoka na początku bitwy zwiększa odporność armii o 15%. Nieopłacalne całkowicie. Tutaj totem szkodnik, co zwiększa odporność strzelców. Też nieopłacalne, nawet nie inwestujcie. Strzyga, furia. Zwiększa max PZ kawalerii o 80% na 10 sekund. Czyli tak jak tam była piechota, tak tutaj jest kawaleria. Więc no, moim zdaniem całkiem spoko. Akurat jeżeli o to chodzi. Ziemiokolec na początku bitwy obniża max PZ wrogie piechoty o 40%. No jeżeli ktoś tam ma typowo piechotę, no to wiadomo. Magma. Obniża max PZ wrogich strzelców. Nieopłacalne. Nie ma. Co, lecimy dalej. Nie ma. Zwiększa max PZ strzelców. No to już jest chyba najmniej przydatne, bo PZ strzelców nie jest aż taki zbyt potrzebny. Królowa pszczół, zjedliwy rój, zadaje 150% obrażeń co 4 sekundy do max 5 razy jednemu z największych oddziałów wroga. Zakres obrażeń zależy od początkowego ataku strzelców po pokonaniu 8% Twoich oddziałów. Czyli w tym momencie zadaje 150% obrażeń największemu po prostu tutaj oddziałowi. I jak widzicie, zakres obrażeń zależy od tego, jaki mamy na początku atak strzelców. Więc jeżeli mamy na przykład, powiedzmy, nie wiem, 200, no to jeszcze do tego 150% dochodzi. Więc to jest fajne, tylko już wymaga tutaj, jak widzieliście, tych błyszczących kul, więc to nie jest zbyt fajne. Skoczek kolorek, brutalny królik, zadaje 150% obrażeń co 4 sekundy do max 5 razy, tylko kiedy to jest zależne od ataku piechoty. Tutaj niedostępny, też niedostępny talent. I tutaj zadaje tak samo, tylko że tu w przypadku kawalerii, więc skrzydło mróz moim zdaniem jest bardziej opłacalny. Jest tu bardziej opłacalne aniżeli cała reszta, przynajmniej dla mnie. Jeżeli chodzi natomiast o kolejny pakt, czyli pakt czwarty, bo z tego co zauważyłem, w pakcie czwartym nie ma tutaj czegoś takiego. Poczekajcie. Z tego co zauważyłem, oni nie mają talentów. Nikt z. Tak, tu nie ma. Nie ma. Z tego co mi wiadomo, właśnie nikt z paktu czwartego. A nie, ma. Wielki Czerw. Nie miał tego wcześniej. Ogłusza wszystkich wrogich bohaterów na 5 sekund po upadku 15% Twoich oddziałów. To oznacza, że odbiera premię wszystkich bohaterów, którzy dają wojsku, czyli tak naprawdę jakby wojsko szło bez bohaterów przez 5 sekund. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajna tutaj sprawa. Tylko że no mimo wszystko, kurczę, aktywacja tego pewnie też będzie naprawdę, naprawdę dużo kosztowała. No, szablokieł, okej. Przyzywa tarczę, która chroni 7% Twoich oddziałów kawalerii przed śmiertelnym ciosem po pokonaniu 12% Twoich oddziałów kawalerii, czyli krótko mówiąc, 7% u nas jest w tym momencie takich nieśmiertelnych na maksymalnym poziomie, jeżeli chodzi o kawalerię. Śnieżna bestia powinna mieć to ze strzelcami, tak, dokładnie. Natomiast Ciułacz powinien mieć to z piechotą. Tak, dokładnie. Więc jest to taka nieśmiertelność dla 7%, więc przy T4-kach będzie się to niezwykle mocno przydawać, bo T4-kom bardzo długo się morale utrzymują, a zatem będzie to jak najbardziej opłacalne, więc tak jak powiedziałem, na samym początku warto sobie zainwestować na przykład w Harpię i Burzołaka. A następnie już jest zależna od tego, pod co idziecie, bo nie da się iść pod wszystko równo. Pod niektóre rzeczy idziemy bardziej, pod inne rzeczy idziemy mniej. Więc to zależy od tego, pod co tak naprawdę idziemy. Jak idziemy pod kawalerię, to róbmy wszystko pod kawalerię. Aczkolwiek wiem, że te kule niestety są drogie. No ale na Steamie na przykład, na Steamie akurat są one odrobinę tańsze aniżeli,
aniżeli gdybyśmy to kupowali przez tam Google Play. Tutaj akurat, nie wiem czy były dzisiaj, akurat to jest błyszcząca kurla i w tym momencie za 12 takich kul zapłacimy 19,39, o kurs znowu wzrósł, widzę dolara tutaj, więc wydaje mi się, że da się przeżyć to, tę kwotę tutaj i nie jest ona jakaś tragiczna. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o nowy update na temat chowańców. Oczywiście zapraszam Was do subskrybowania. Pamiętajcie o grupie Dziwadełka. No i napiszcie komentarze, czy Wy macie już jakichś chowańców. Trzymajcie się, moje kochane Dziwadełka. Na razie i cześć.